Jakieś 2 tygodnie temu, kiedy na takim moim cichym czasie, na rozważaniu porannym, czytałem sobie taki fragment i przeczytałem taki fragment z Mateusza z 5 rozdziału 45 wersetu. I w zasadzie to było to przed naszą taką grupą domową. Ten werset, który wtedy tak czytaliśmy i takie pytanie, które sobie zadaliśmy, w zasadzie tak pozostały i nad tym dzisiaj chciałbym się zastanowić. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 45 werset. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Kochani, zadaliśmy sobie takie pytanie, takie trochę trudne. Czy czasami w naszym życiu nie jest tak, że zastanawiamy się, czy życie ludzi, którzy nie należą do Chrystusa, że może czasami jest łatwiejsze, że mają mniej problemów? Wiecie, to pytanie czasami się rodzi w takiej sytuacji kryzysowej, kiedy doświadczamy jakiejś utraty, wielkich problemów, w jakichś sytuacji, w których nie rozumiemy i czasami zaczynamy się użalać nad sobą, nad swoim stanem. I czasami to pytanie gdzieś tam się pojawia w naszym sercu. Ja nie wiem, czy we wszystkich dotyczy to każdego z nas, ale w moim sercu się czasami takie pytanie pojawiło, nie? I musiałem sobie z tym jakoś poradzić. Musiałem to Bogu powierzać, bo jest to dość ważne pytanie. I jeżeli często będziemy się porównywać z osobami niewierzącymi, jeżeli popatrzymy na swoje jakieś doświadczenia, trudne sytuacje, może się okazać, że zobaczymy, że oni są szczęśliwi, zadowoleni, a nasze życie jest pod jakąś presją, pod wielkimi doświadczeniami i może to powodować w naszym życiu jakieś takie zamieszanie. I kiedy Pan Jezus mówił ludziom o Bożej łasce i mówił to bardzo często, tak często my też zapominamy o tym i patrzymy z perspektywy kary i nagrody. I czasami mi się wydawało, czy wydaje, że będąc dzieckiem Bożym, mając jakieś trudne doświadczenia, powinienem może mieć mniej tych doświadczeń, że może za dużo tego jest w moim życiu, różnych takich trudnych sytuacji. I to jest taki trochę niebezpieczny stan, który może spowodować to, że zaczynamy podważać Bożą sprawiedliwość, Bożą suwerenność i zaczynamy tak jakoś niebezpiecznie lawirować. I jaka jest nasza postawa w takiej sytuacji? Ja nie wiem, każdy z nas musi zadać takie pytanie w swoim sercu teraz, czy takie myśli się pojawiają, jeżeli widzisz człowieka, który na przykład cię skrzywdził i widzisz, że mimo, że mu przebaczasz, ale widzisz, że jednak on jakby nic nie robi z tym, nie robi jakiejś zmiany w swoim życiu, wręcz jego życie bezproblemowo dalej się rozwija, powodzi się mu. Jeżeli w tym momencie ja zacznę się porównywać z życiem tej osoby, jestem na takiej śliskiej drodze. I to pytanie, które ja sobie zadałem i powiedzmy też na grupce, to pytanie też zadawali sobie i wielcy mężowie Boży. Myślę, że takie presje i trudne sytuacje miał, czy Dawid, kiedy był ścigany przez zazdrosnego i mściwego króla Saula. Trudne sytuacje miał Jeremiasz, który był prorokiem, a był odrzucony. Wiele takich sytuacji było w Biblii opisanych. Ja chciałbym też taki krótki fragment przeczytać jeszcze do tego z Ewangelii Łukasza, z 15 rozdziału. Jest to podobieństwo o synu marnotrawnym. Może nie będziemy czytać całego tego fragmentu, ale tu jest taki właśnie też przykład tego, że ten starszy syn, kiedy wrócił jego brat, który zmarnotrawił wszystko, ale wrócił pokutując do ojca, ten starszy syn był wzburzony tym, jak go ojciec przyjął. Starszy zaś syn, czytam od 25 wersetu, jeszcze był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce.
I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić sztuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majątność twoją i z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić sztuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Należało się weselić i radować, gdy ten brat twój umarł, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Kochani, taki fragment, który mówi o tym, że człowiek, ten jego brat pokutował, ale te sytuacje trudne w naszym życiu czasami są bardzo takie złożone i jak wtedy my reagujemy, czy oburzamy się na tą Bożą sprawiedliwość, czy nie rozumiemy tego wszystkiego. I myślę, że jest też taki fragment, który teraz sobie przeczytamy, który się też nasuwa do tego mojego rozważania. To jest Psalm 73. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałem, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień. Zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają, nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swoją otyłością, serce ich jest pełne złych myśli, szydzą i mówią przewrotnie. Wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakożby mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje? I w niewinności obmywałem ręce moje, albowiem na co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Asaf przeżywał to, co czasami nas może dotyczyć, kiedy przychodzi choroba, trudne doświadczenie, którego nie rozumiemy i czasami możemy się buntować przeciwko takiej sytuacji. I ja nie mówię tu o takiej sytuacji, kiedy powodem naszego cierpienia, problemów, trosk jest grzech, bo to jest inna droga. Wtedy, i to jest myślę, że zawsze w takiej trudnej sytuacji powinniśmy badać swoje serce, pytać Pana, czy coś nie jest coś nie jest przyczyną w nas, co mamy wyznać, z czego mamy pokutować, co mamy zmienić. Ale często dotyczy to takich sytuacji trudnych. Odejście kogoś bliskiego, takie zaskakujące. I myślę, że taką ludzką czasami reakcją jest właśnie to, że zaczynamy się buntować na to. I kiedy czytamy tutaj, ważne jest to, jaką postawę wtedy przyjmujemy, bo czytamy w tym wersecie drugim, co do mnie omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje. Czyli ta sytuacja nie jest taka obojętna. Bo to, w jaki sposób reagujemy na doświadczenia, które, na cierpienia, które nas dotykają, jest ważna ta postawa nasza. I tak patrząc, to pośliźnięcie, to potknięcie czasami bywa takie zaskakujące. Może to tak zabrzmi trochę inaczej. Gdzieś 2-3 tygodnie temu miałem sytuację, gdzie się pośliznąłem. I to tak, że nie pamiętam, kiedy mi się coś takiego zdarzyło. A sytuacja była taka, że zrobili lodowisko tutaj w Ustroniu i stwierdziliśmy, że musimy naszą Anię zabrać tam na lodowisko. Niech pierwszy raz stanie na łyżwach. No ale tak było, że to też był mój pierwszy raz, nie? Moja żona już kiedyś jeździła I muszę powiedzieć tak, że mi się wydawało, no, na nartach sobie jakoś radzę, to na łyżwach sobie też poradzę. No, dla córki to trzeba zrobić i tyle, nie? Może się też nauczę jeździć.
pożyczyliśmy dla Reni i dla mojej córki łyżwy, założyły, ja ich tam odprowadziłem, jakiegoś tam miśka wzięła sobie Ania, żeby jej było łatwiej. No i potem ja poszedłem wypożyczyć. No i wszystko było fajnie, idę w tych łyżwach po takiej macie. No ale zacząłem się rozglądać, gdzie one są, patrzę się jak inni jeżdżą, patrzę, niektórzy nie jest tak źle, wcale im tak dobrze nie idzie, a niektórzy no super jeżdżą, nie? I tak sobie szedłem i zapatrzyłem się, bo nie zauważyłem, że się kończą tematy i tam było tak ślisko. I jak widnąłem takiego orła, to taki chłopczyk nade mną stanął, żyje pan, wszystko w porządku. Kochani, to może tak brzmi żartobliwie. Potem się pozbierałem szybko, potem już było tylko lepiej, mimo że parę upadków było, była frajda. Ale w życiu duchowym jest troszeczkę inaczej. Jeżeli ja się zapatrzę na ludzi niewierzących, którym się powodzi dobrze, którym w mojej opinii, w tej mojej trudnej sytuacji wiedzie się lepiej, mogę się poślizgnąć. I ten upadek może być bardzo bolesny. Ja też mogłem się tam potłuc, mogło być jakieś uszkodzenie, mogło być jakieś wstrząśnięcie mózgu czy coś takiego, bo no, walnąłem sobie sobą tak, że nie pamiętam, czy kiedyś tak miałem, nie? Ale chcę powiedzieć, że Pan Bóg mnie ochronił od wszystkiego, ale w życiu takim duchowym, w tej sytuacji takiej duchowej, kiedy pozwolę sobie, że zaczynam myśleć w tej mojej trudnej sytuacji, że człowiekowi niewierzącemu może się lepiej czuć, może jego życie jest łatwiejsze, że ma mniej problemów, jest to taka bardzo śliska sprawa, że mogę się potknąć, mogę się pośliznąć tak, że będę się naprawdę długo, długo zbierał. Kiedy też o tym myślałem, to przypomniałem sobie tę sytuację sprzed roku i tak się złożyło, że gdzieś rok temu, było to w styczniu, wylądowałem w szpitalu, to był planowany zabieg. Niestety trafiła mi się przypadłość, którą miał brat Michał, czyli miałem zabieg, miałem na przepuklinę i kiedyś tam gdzieś przesiliłem i trzeba było się udać na zabieg. Brat Michał zwycięsko przeszedł, pamiętam jak mówił wtedy świadectwo, jak wspaniale Bóg go tam przeprowadził. Ja też poszedłem na zabieg z modlitwą, z ufnością i tak liczyłem sobie, Panie Boże, dla Ciebie jest wszystko możliwe, może nawet zabiegu nie być. Ty wszystko możesz uczynić, ale zabieg się odbył, tylko że pojawiły się komplikacje, pojawił się krwiak, to jest taka pooperacyjna przypadłość, która może się zdarzyć, nie? Wiecie, i tak wypisano mnie dość szybko, bo to stwierdzili, że to i tak się będzie wchłaniać, że tak powiem, całe podbrzusze miałem czarne i trochę cierpiałem. I w tej sytuacji tak też zacząłem tak trochę marudzić nad w zasadzie taką prozaiczną sytuacją. No bo pomyślałem, no Panie Boże, wszyscy fajnie przeszli, tylko nie ja. Było ileś tych zabiegów, były starsze osoby, poszło gładko, bez komplikacji. Był człowiek, z którym tam miałem możliwość dość dużo porozmawiać, taki Janek z Jaworzynki, bardzo taki no, rozgadany, wygadany, chociaż z wielkimi problemami alkoholowymi. Mogłem mu też powiedzieć o Panu Jezusie, o nadziei i tak dalej. Nie? A potem się czułem taki, no Panie Boże, Ty jego przeprowadziłeś, on no, powiedzmy tak człowiek uzależniony od alkoholu, wszystko gładko poszło, a ja przez 2-3 tygodnie jeszcze się, że tak powiem, męczyłem z tą jakąś sytuacją. Wiecie, i to była taka prosta sytuacja, bo ja wiem, że w porównaniu z innymi problemami to było nic, ale też się jakieś tam pojawiły takie momenty, Panie Boże, dlaczego? Bo przecież modliłem się, a tu jednak nie tak wszystko poszło, jak sobie może marzyłem, jak modliłem. I można sobie właśnie w takiej sytuacji zadać pytanie, czy niesprawiedliwi mają mniej cierpień. Myśmy się nad tym na grupce zastanawiali i można z paru stron na to popatrzeć. Jeżeli popatrzymy na to tak zewnętrznie, nie widzimy wielu takich dramatów, które rozgrywają się w życiu tych ludzi, którzy nie znają Pana Jezusa. I czasami nam się wydaje, że wszystko fajnie się w ich życiu układa. Mają powodzenie finansowe, ich życie rodzinne wspaniale się układa. Z tym, że no później się może okazuje, że jednak jakieś wielkie problemy były i ten koniec nie jest taki, jakby można było
myśleć w pierwszym momencie. I wtedy tak się nad tym zastanowiłem, że też diabeł chce często nam taki niewłaściwy obraz przedstawić. On jest kłamcą, prowadzi taką propagandę w stosunku też i do nas, bo chce wykrzywić obraz Pana Jezusa, wykrzywić obraz Boga w naszych oczach, w naszym sercu i chce przez te różne trudne sytuacje, które nam dotykają, czasami rzucić takie myśli, o, Pan Bóg cię nie kocha, Pan Bogu na ciebie nie zależy. To mogą być takie już skrajnych, trudnych sytuacjach, kiedy jest ból, czy jakieś bardzo trudne sytuacje, ale takie rzeczy się zdarzają ludziom wierzącym. I muszę powiedzieć, że potrafi przeciwnik taki zasiać taki zamęt w życiu i w sercu człowieka i trzeba sobie z tym poradzić. Kiedy się nad tym zastanawiałem, to jesteśmy, że tak powiem, w takim konflikcie duchowym, bo myślę, że 2 tygodnie temu brat Michał mówił o Królestwie Ciemności, wspomniał przynajmniej i Królestwie Światłości. My jesteśmy w Królestwie Światłości i myślę, że przeciwnik też robi wszystko, żeby nam taką wrogą propagandę zasiać. Nie wiem, na ile się interesujecie, faceci z reguły trochę bardziej, na przykład tą sytuacją trudną na Ukrainie, ten stan takiej wojny i tak dalej. I w tym wszystkim wychodzi, jak wiele takiej propagandy też jest prowadzonej. Są specjalne komórki, gdzieś tam w wiadomościach podają, gdzieś, że na przykład są specjalne sekcje, gdzie młodzi, uzdolnieni ludzie potrafią, że tak powiem, wszystkie te materiały, wiadomości tak ładnie podać do wiadomości na przykład w Rosji, że ten konflikt jest z innej strony pokazany, że jest to wina Ukrainy. Ja w tym momencie nie mówię, bo nie wiem, gdzie jest, to jest tak trudny temat. I tak samo na różnych portalach społecznościowych, czy na takich portalach informacyjnych, gdzie są te wydarzenia i później są komentarze. Są ludzie, którzy są normalnie zatrudnieni, którzy wrzucają komentarze, które powodują to, że jest zamieszanie, że twierdzą, że Ukraina robi błędy i to jest ona przyczyną tej wojny. Z drugiej strony znowu są komentarze wrzucane i to nie są takie przypadkowe. To są ludzie, którzy dostają za to płacone i tak dalej. I tak samo w naszym życiu, kiedy jesteśmy dziećmi Bożymi, wróg chce wprowadzić w nasze życie taki zamęt, abyśmy mieli taki fałszywy obraz Boga, tego, który nie jest sprawiedliwy, bo często tych trudnych sytuacji nie rozumiemy. I jest taki werset z Rzymian 9:14. Cóż wtedy powiemy, czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Kochani, to jest taka odpowiedź na to, że Bóg nie jest niesprawiedliwy, że Jego sprawiedliwość, Jego suwerenność w tych różnych trudnych sytuacjach naszych jest ponad dyskusją, że nie możemy z tym dyskutować. Ale co może się stać, jeżeli dopuszczamy te myśli, kiedy pozwalamy, żeby przeciwnik atakował nas takimi myślami? Może powstać w naszym sercu gorycz. Hebrajczyków 12:15. Ten werset, który mówi o korzeniu gorzkości, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody, żeby przezeń nie pokalało się wielu. Może powstać gorzkość, gorycz w sercu, może to powodować ten grzech, że zaczynamy się oddalać od Pana Boga. Nie potrafimy przyjąć Bożej pomocy, nie potrafimy odebrać Bożego uzdrowienia ze Słowa Bożego. I to jest jeden jakiś taki aspekt, ale też druga sprawa, że faktycznie czasami w tym konflikcie, bo jesteśmy w Królestwie Światłości, jesteśmy w konflikcie. Czasami tak się dzieje, że ludzie wierzący mają mniej problemów, przynajmniej tak się może wydawać, albo do pewnego momentu. Wiecie,
przed tą grupką szukałem takiego filmu, o którym mi wspomniał mój taki przyjaciel, Bóg nie umarł. Nie wiem, czy ktoś oglądał, ja jego nie oglądałem. I znalazłem tylko na YouTubie taki krótki filmik. I ten filmik jest taki zatytułowany: Dlaczego dobrym ludziom przytrafiają się złe rzeczy, a złym ludziom nie? Taki prowokujący, bo tak nie zawsze jest. I tam jest taki filmik, ja się tak zastanawiałem, czy go zgrać, ale jakoś tak no, nie było czasu. Z drugiej strony myślę, że nie o to chodzi, żeby ten dwuminutowy taki odcineczek krótki tam puścić. Ale tam była taka fajna sytuacja, która właśnie o tym mówiła. Nie wiem, czy ci, którzy nie oglądali, pamiętają. Ale była taka sytuacja, rzecz się dzieje, nawet nie wiem, co to są za osoby i tak dalej, więc o tyle jest mi trudno, ale bardzo wymowny taki fragment. Jest taki pokój, nie wiem, czy to jest w szpitalu, czy w jakimś domu spokojnej starości. Jest łóżko, gdzie siedzi starsza pani, myślę, że w takim już podeszłym wieku i jest nieobecna swoimi myślami. Patrzy szeroko takimi otwartymi oczami przed siebie i przy tym łóżku siedzi elegancki mężczyzna. Powiedziałbym człowiek taki sukcesu, elegancko ubrany i on jest jakby świadomy tego, że ona go nie słyszy, ma jakby, że nie ma między nimi dialogu, komunikacji, bo ona jest w takim stanie, myślę, czy jakimś takim trudnym, już starczym. I wtedy on tak zaczyna zastanawiać się i zadawać jej jakby pytania takie prowokujące. On mówi, że nawet nie wie, po co tu jest, ale zastanawia się nad tym, że ona się modliła, wierzyła całe życie, nigdy nie zrobiła nic złego. No i proszę bardzo, co się z nią stało? Jest najmilszą osobą, jaką zna, a on jest najgorszy? Ona ma demencję, a jego życie jest idealne, perfekcyjne. I rzuca jej takie prowokujące, nie oczekując odpowiedzi, pytanie, no wyjaśnij mi to, dlaczego tak jest? I wtedy ta kobieta naraz, nie patrząc w ogóle w niego, zaczyna mówić. Czasem diabeł pozwala ludziom wieść życie wolne od kłopotów, bo nie chce, aby zwrócili się do Boga. Twój grzech jest jak więzienna cela, ale miła i przyjemna, a tobie wydaje się, że nie ma potrzeby się z niej wydostać. Drzwi są szeroko otwarte, aż pewnego dnia czas się skończy. Drzwi celi zamkną się z hukiem i nagle będzie za późno. Kochani, to jest tak bardzo przejmująco pokazane na tym krótkim takim filmiku dwuminutowym. Ja tego nie umiem opowiedzieć, nie umiem tego jakoś tak przekazać, ale też świadomie nie chciałem budować jakiegoś, bo tam jest taka fajna, budująca wrażenie też muzyka, ten podkład muzyczny i to powoduje też, że jest to takie wzruszające. Kiedy myślałem nad tym fragmentem tego filmu, to też widziałem tutaj jakby dalszy tekst z tego psalmu 73. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie. Strącasz ich w zagładę. Jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi. Tak ty, Panie, gdy się ocniesz, zgardzisz ich mrzonkami. Kochani, ta kobieta, ten człowiek, który żył życiem byle jakim, z daleka od Boga, nie rozumiał tego, że jego życie, które takie on uważał, że ma idealne, perfekcyjne, ale to życie było w grzechu, z dala od Boga i to się kiedyś skończy. I to też w tym psalmie czytamy, kiedy Asaf, kiedy przychodzi do Boga, to Bóg mu objawia właśnie tę prawdę. I też właśnie jak się zastanawialiśmy na grupce, to też powiedzieliśmy sobie, że diabeł, nasz przeciwnik, nie atakuje martwych, on atakuje żywych. Czyli ci, którzy są martwi duchowo, nie muszą w tym momencie staczać boju z nim. A my jako dzieci Boże często musimy staczać
ten bój wiary, ale to w tym wszystkim jest najważniejsze, jaką postawę zajmiemy. I Bóg też nam nie mówi nigdy, że nie będziemy mieć problemów, cierpień, że nie i tego nie unikniemy w naszym życiu. Ale jednak możemy zmienić naszą postawę wobec cierpienia, wobec tych problemów. Kiedy czytam 1 Piotra, 5 rozdział, może otwórzmy też. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie się mu mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawie gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Kochani, kiedy znajdujemy się w tej sytuacji kryzysowej, kiedy jest cierpienie, doświadczenie, może bardzo poważna choroba, to co mamy zrobić, to ukorzyć się przed Bogiem, przyjść do Niego. Mamy powierzyć Mu nasze troski, ale też mamy się przeciwstawić diabłu. Kiedy diabeł rzuca pociski, kiedy rzuca oskarżenia wobec Boga czy wobec naszego życia, to co możemy zrobić? Możemy przywdziać tę zbroję Bożą. I kiedy o tym myślałem, przypomniała mi się też taka sytuacja, jakiś taki fragmencik gdzieś kiedyś czytałem, może jest to z tym związane, że pewien człowiek wracał ze swoją żoną z zakupów, było to wieczorem, wracali do samochodu i gdzieś w bocznej ulicy napadli na nich, że tak powiem, bandyci, mieli noże, zaczęli żądać pieniędzy, wszystkiego. I wtedy stała się taka rzecz, że było łup, cup, ileś tam ruchów i się okazało, że ten mężczyzna iluś tam ruchami pokonał ich, zdążyli uciec, a ci się zwijali z bólu. Czyli coś takiego, co byśmy chcieli, może jako faceci często się wykazać taką rzeczą wobec naszych żon w jakiejś takiej trudnej sytuacji. Kochani, ale w tym wszystkim było ważne to, że ten człowiek latami ćwiczył czy boks, czy coś takiego i on mógł sobie poradzić. Zadziałało u niego automatycznie. Gdybym ja się znalazł w tej sytuacji, obawiam się, że jedynie ucieczka by z żoną pomogła i nie podejmowałbym się walki. Ale on generalnie sobie poradził, ale u niego to zadziałało automatycznie. Kiedy tak nad tym się zastanawiałem, tak powinno też to działać w naszym życiu takim duchowym. Kiedy przeciwnik przychodzi, powinniśmy być przygotowani, wyćwiczeni. A to wyćwiczenie bierze się z naszej takiej codziennej społeczności z Bogiem, z trwania w Słowie Bożym, z trwania w tym, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, trwania w Bożych obietnicach. Jeżeli znamy Boże obietnice w naszym życiu, kiedy znamy Boże Słowo, kiedy przychodzi przeciwnik, wtedy jesteśmy osłabieni, ale jeżeli mamy to wyćwiczone w naszym życiu, ten nasz duchowy człowiek jest wyćwiczony, wtedy nawet automatycznie będziemy potrafić sobie łatwiej poradzić. Ja nie mówię, że to będzie proste, to zmaganie może być trudne, ale jeżeli będziemy wyćwiczeni, tak jak ten człowiek, który latami ćwiczył w pocie znoju i tak dalej na sali treningowej czy w jakichś walkach, był wyćwiczony, tak samo w naszym takim duchowym życiu. Jeżeli będziemy wyćwiczeni, będziemy blisko Boga, będziemy znać Boże Słowo i Jego obietnice, to w tej sytuacji kryzysowej będzie nam o wiele, wiele łatwiej. Będziemy mogli odpędzić przeciwnika, będziemy mogli zwyciężyć wszystkie te pociski diabelskie, które będą do naszego życia się dostawać, którymi diabeł będzie nas atakował. Czyli różnymi oskarżeniami, różnymi trudnymi sytuacjami. I myślę, że to powinno być dla nas taką zachętą do tego, aby trwać w Bożym Słowie. Na przykład Psalm 31, 8-9. Weselę się i cieszę z Twojej łaski, boś wejrzał na nędzę moją, uznałeś udrękę mej duszy, nie oddałeś mnie w ręce nieprzyjaciela.
postawiłeś me stopy na miejscu przestronnym. Taki znany też fragment, Psalm 50, 15. Wtedy wzywaj mnie w dniu utrapienia, ja cię uwolnię, a ty mnie uwielbisz. Następny psalm, Psalm 46, 2, 6. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się od głębi mórz, choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego, Sela. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przed świtem. Z Nahuma taki werset, taka obietnica, 1:7. Dobry jest Pan, On obroną w dniu niedoli zna tych, którzy Mu ufają. Kochani, tych wersetów ja mam tutaj więcej, mógłbym to czytać, ale ja myślę, że każdy z nas w swoim życiu, każdego poranka, wieczora, kiedy czyta Boże Słowo, powinien się karmić, powinien brać Boże obietnice i w tej sytuacji kryzysowej, w trudnej doświadczeniu będzie nam łatwiej, będziemy zwyciężać. I tak patrząc jeszcze, chciałbym zakończyć na koniec, dokończyć, aby ten psalm 73. Ja myślę, że drogi bracie i siostro, jeżeli przeżywasz coś z tego, o czym mówiłem dzisiaj, kiedy masz trudne sytuacje, być może modlisz się o pewne rzeczy latami, nie widzisz rozwiązania, być może masz trudną sytuację, czy zdrowotną, czy finansową i nie możesz sobie poradzić, ale w tym wszystkim to, co też Asaf doświadczył, mogę ci powiedzieć, że twoim szczęściem jest być blisko Boga. To jest w wersecie 28. Ale też wcześniej od 24. Że Bóg, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogoż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują ci wierności. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich. Chciałbym was zostawić z tym takim fragmentem, że naszym największym szczęściem jest być blisko Boga. I On jest tym, który ujął naszą prawą rękę, będzie nas prowadził. Że możemy w Nim pokładać Jego nadzieję. I tego życzę każdemu z was, abyśmy byli blisko Boga, abyśmy mogli być zwycięzcami.